No hej, trochę się zaniedbałem w swoich opowieściach na temat sprawy metody na wnuczka. Zaniedbałem się i w opowieściach, i w pisaniu na blogu. Są to jakby dwie przyczyny się na to złożę. Po pierwsze, ten cholernie, pieprzonie, potężny żar, jaki się leje z nieba, powoduje, że moja wena chyba totalnie mnie opuściła i popłynęła gdzieś na biegun północy. Druga przyczyna, dla której trochę się zaniedbałem, to to, że jakby zdałem sobie sprawę, czyli ja o tym wiedziałem, w momencie, kiedy wychodziłem z aresztu, wiedziałem, że będzie jakaś tam grupa osób, dla której będę złodziejem i że tego nie zmieni żaden fakt. Nawet to, że zakończy się proces, osobiście uważam, że ten proces zakończy się moim uniewinnieniem, bo gdyby zakończył się inaczej, to będzie to oznaczało, że żyjemy w kraju, w którym prawa naprawdę się nie przestrzega. Ale to na razie zostawmy jeszcze na przyszłość. W każdym razie, gdyby taki wyrok zapadł, to te osoby i tak dalej będą mnie nazywały złodziejem. Zresztą co najmniej jednego z nich prześledziłem. Wiem, z jakiej opcji politycznej jest. No i ta opcja polityczna niestety nikomu nie wybacza. Nigdy, pod żadnym pozorem i nie ma dla nich czegoś takiego jak dowód niewinności. To oni decydują, kto jest winny lub niewinny. I to chyba powodowało, że w jakiś sposób trochę popadłem w stan apatii i lenistwa. Po drugie, wydaje mi się, że temat wbrew pozorom wcale nie jest taki interesujący. O czym świadczy ilość komentarzy. Bo gdyby temat był interesujący, to tych pytań w moim kierunku byłoby po prostu więcej. A tak ludzie wchodzą, rzucą okiem, no bo coś tam się pokazało i opuszczają. Kiedyś Maciej Budzich powiedział coś takiego, że dobry kanał to jest taki, który zaczyna żyć komentarzami. I to komentarzami niekoniecznie tylko i wyłącznie odnośnymi do zaprezentowanego tematu. I tu bym się z Maćkiem naprawdę zgodził. Tak, prawdziwy, dobry, vlogerski, tu zawsze podkreślam, vlogerski, bo YouTube już w tej chwili przestał być vlogerski. Tam większość spraw to są już zawodowcy z dziedziny rozrywki, nauki, polityki. Vlogerów już jest coraz mniej. Takich liczących się vlogerów. I tu zgadzam się z Maciejem. Jeżeli kanał żyje, jeżeli na kanale są dyskusje, spory, to jest to kanał żywy. Do tej pory, do czasu mojego aresztowania, tych dyskusji było multum. I ten kanał jeden i drugi żyły. Dzisiaj tych dyskusji trochę mi brakuje i dlatego też jakby to troszeczkę człowieka ostudza w jego zapałek. Ale wróćmy do opowiadania. Słuchajcie, w Tomaszowie Mazowieckim jak byłem, to sytuacja praktycznie powtórzyła się dokładnie tak samo jak w Sulechowie. Czyli wręczono mi pieniądze, nie pytając w ogóle o to, co ewentualnie stało się z osobą, która miała ulec wypadku. Do dzisiaj powiem wam, dla mnie jest to takie jakieś totalne zaskoczenie, bo gdyby coś stało się mojemu synowi, to znaczy nie wiem, powiem wam szczerze tak, nie wiem, czy dałbym się oskubać. Ale wiem jedno. W momencie, kiedy ktoś przyszedłby do mnie, zadałbym mu pytanie, co jest moim dzieckiem? Czy nie grozi mu jakieś niebezpieczeństwo inne, jak ewentualnie odpowiedzialność przed prawem?
Tutaj tego nie było i dlatego trudno się dziwić, że ja nie podejrzewałem oszustw. W momencie, kiedy oddałem w Płocku te pieniądze, a nie w Gdańsku, jak myślałem, że tak będzie, że właśnie tym razem wjadę do Gdańska, zaczęło mnie coś w tym wszystkim niepokoić. Tylko, że na pewno ani przez moment nie pomyślałem, że biorę udział w przestępstwie typu metoda na wnuczkę. Zaczęło mnie coś niepokoić, dlatego wyposażyłem samochód w kamerę, w rejestrator, żeby móc ewentualnie sfilmować przy następnym czynności osobę, która odbiera ode mnie pieniądze. Wieczorem zadzwonił do mnie pan Krzysztof, mój zleceniodawca, mój pracodawca, tak domniemywałem w ten czas. Panie Marku, czy wie pan, gdzie jest Bogatynia albo Lubań? Powiedziałem, że Bogatynia wiem, bo tam jeździłem do Bogatyni w momencie, kiedy pracowałem na Warszawie. To panie Marku, niech pan jutro jedzie do Bogatyni i w razie czego to przyjedzie pan do Lubania, to nie jest daleko. Ten wyjazd do Bogatyni bardzo mi się spodobał. I to na pewno nie dlatego, co okrzykną hejterzy. Spodobał mi się dlatego, że ja pamiętam Bogatynię z czasów, kiedy jeździłem na wagonach sypialnych. Tam był taki wspaniały, wspaniały stary dworzec. Ten dworzec przypomina mi trochę dworce z Dzikiego Zachodu. I tak sobie pomyślałem, że skoro już pojadę do Bogatyni, skoro nie będę musiał wydawać pieniędzy na paliwo, własnych pieniędzy, to zrobię taki vlog historyczny na temat tego dworca. Co jakiś czas napada mi taka wena i próbuję zrobić coś takiego, jakiś taki rys historyczny na jakiś temat. Kiedyś nawet zrobiłem rys historyczny więzienia w Rawiczu. Naprawdę nie wiedziałem, że to taki będzie proroczy vlog. Może ja też jestem jakimś jasnowidzem.